Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspólnie z Partią Zielonych. Szef sztabu wyborczego SLD, pan poseł Stanisław Ziątek, członek sztabu Ryszard Kalisz, poseł Ryszard Kalisz, a także Krystian Legierski, Zielonych 2004 i Alicja 1000, ale o tym za chwilę. Bardzo proszę, oddaję głos panu posłowi Ziątkowi, mówiąc, że nasza konferencja będzie podzielona na dwie części. Pierwsza krótka informacja dla Państwa i kilka głosów, a w drugiej części pokażemy Państwu trzy krótkie filmy. Bardzo proszę, oddaję głos. Szanowni Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej przykłada dużą wagę do równego traktowania wszystkich obywateli. Dlatego też przygotowaliśmy program, w którym takie wartości jak szacunek dla innego, taki program, który obejmuje wolności obywatelskie, swobodę działań, jest jednym z priorytetów. Aby umiejętnie sprawy wolnościowe i równości obywateli traktować w tej kampanii wyborczej, zaproponowałem, aby w sztabie wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej mógł pracować pełnomocnik naszego sztabu do spraw równego traktowania obywateli. Tą funkcję zgodził się przyjąć pan Krystian Legierski i za to jestem jemu wdzięczny. Będzie koordynował wszystkie nasze działania, ale także będzie pilnował, aby ten program mógł być umiejętnie przygotowany i wdrażany w życie. Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że pani Alicja 1000, kobieta, która stała się symbolem walki o prawa kobiet, jest naszą kandydatką w wyborach parlamentarnych i będzie startowała z 5. miejsca na liście warszawskiej. Dziękuję bardzo i oddaję głos pan poseł Ryszard Kalisz z rekomendacją. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jak wiecie, jestem jedynką na liście warszawskiej i jest mi niezwykle miło, że wraz ze mną na tej liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie będzie startowała Alicja 1000. Alicja 1000 to jest osoba, która swoim przykładem pokazała, jak kobiety mogą walczyć o swoje prawa. O prawa, które związane są z ich godnością. A godność jest przyrodzona każdemu człowiekowi i każdy organ władzy publicznej na podstawie artykułu 30 musi dbać o tę godność. Alicja 1000 doprowadziła do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w istocie do dzisiaj w zakresie postulatów legislacyjnych jest nierespektowany przez polskie państwo, a zdarzają się tego rodzaju działania, jak inicjatywa złożenia projektu ustawy, który całkowicie by, bez względu na okoliczności, zakazywał przerwania ciąży. Dzisiaj o tym pisze bardzo wyraźnie Wanda Nowicka w Rzeczpospolitej. To jest po prostu nieludzkie, bo ci, którzy promują tę ustawę, zapominają o kobietach, o ich integralności psychicznej, cielesnej, o prawach kobiet. To jest po prostu wstecznictwo. Alicja 1000, która jednak odważyła się i walczy cały czas. Jest niezwykle aktywna zarówno w Radzie Warszawy, jak i na forum działań organizacji pozarządowych. Jest wielkim wzmocnieniem listy warszawskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I Krystian Legierski, którego oczywiście, jak się domyślacie, znam od lat, który stworzył legendarny już, a nieistniejący, bo zamknięty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na ulicy Koźlej w Warszawie, Koźlej w Warszawie, słusznie, Koźlej w Warszawie, lokal Le Madame. Ci, którzy znają francuski, a już nie skonstatowali, że ten lokal kiedyś był, ale już go nie ma, doskonale wiedzą, że
niegramatyczna forma lemadan jest celowa i zamierzona. Chodzi po prostu o to, abyśmy wszyscy wiedzieli, że każdy ma prawo żyć zgodnie ze sobą tożsamością, ze swoją tożsamością płciową. Krystian Legierski również jest radnym Warszawy, działa bardzo dużo na rzecz mieszkańców Warszawy, na rzecz poprawy komunikacji, czy też rozmawialiśmy bardzo długo i zawsze mnie wspiera, a ja jego w działaniach przeciwko często brutalnej reprywatyzacji bez szacunku dla osób w Warszawie, bez szacunku dla osób, które od lat mieszkają w domach, które są zwracane osobom, byłym właścicielom, ale najczęściej ich spadkobiercom, a niestety często tak się zdarza, że na rynku prawa do tych nieruchomości są wykupywane przez kolejnych nabywców, a ludzie, którzy tam mieszkają, poprzez długotrwałość tego rodzaju procesów reprywatyzacyjnych przez wiele lat żyją w niepewności. Co z nimi będzie, gdzie zamieszkają, a są ludźmi często bez środków finansowych. Także to, że Krystian, ja mówię, że Krystian będzie, ja może twórczo zmienię trochę jego funkcję, pełnomocnikiem Krajowego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej do spraw szacunku dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Szacunku dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Zarówno tych, których władza lubi, jak i tych, których władza nie lubi. Zarówno dla tych, którzy mieszkają w Warszawie, jak i w małych miasteczkach, bez względu na kolor skóry, orientację seksualną, sprawność czy brak sprawności w określonej dziedzinie. Dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. To jest nasze przesłanie, a w trakcie kampanii Krystian, który ma w tej dziedzinie wiele doświadczeń i wiele już akcji społecznych, na pewno będzie dużo robił i cieszę się, że jest bardzo wysoko, bo na czwartym miejscu listy warszawskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę, Krystian Legierski. Panie Ryszardzie, tak wiele pan powiedział, że mi niewiele zostało do powiedzenia, do dodania. I oczywiście oprócz tego, że byłem właścicielem klubu i nadal jestem, to też pewnie mnie państwo, innego też pewnie mnie państwo znacie z tego, że wykorzystam każdą możliwość i obiecuję, że będę to robił, dopóki sił mi starczy, każdą każdziuteńką możliwość, jaka mi się pojawi, nawet taką małą, żeby promować te rzeczy, które są dla mnie ważne. Rzeczy związane z równouprawnieniem i jakby moja droga w przestrzeni publicznej zaczęła się od walki o równouprawnienie gejów i lesbijek, natomiast w trakcie tych zmagań coraz bardziej uświadamiałem sobie jakby rzeszy rozmaitych innych osób, z rozmaitych innych powodów wykluczonych. A to, że mam tę perspektywę i jakby czuję to, jak to jest być czasami wysadzanym poza nawias społeczeństwa, łatwo mi jest zrozumieć i wczuć się w rolę tych osób, więc myślę, że to, co ja mogę wnieść dzięki tej propozycji, którą dostałem od Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to taką jakąś osobistą wrażliwość, osobistą percepcję na pewne sprawy dotyczące równości i wykluczenia. I mam zamiar to wykorzystać. Przy wsparciu Małgorzaty Napieralskiej mam taki plan, żeby, nie wiem, czy wszystkie nam się uda w trakcie kampanii, ale byłoby super, gdyby się udało wszystkie okręgi wyborcze objechać i spotkać z lokalnymi liderami i porozmawiać z nimi na temat właśnie równości, właśnie tego, jak należy rozumieć równość kobiet, równość osób homoseksualnych, równość osób niepełnosprawnych, bo tymi trzema tematami bym się chciał zająć przede wszystkim. No ale też oczywiście nie zapominam o równości ze względu na wyznanie, religię, pochodzenie etniczne czy rasę. Natomiast te trzy problemy, myślę, że w Polsce, te trzy, o których na początku powiedziałem, są jakby kluczowe. I ja mam świadomość tego, jaką Polacy mają mentalność, bo jestem poza kolorem skóry Polakiem do szpiku kości. Z żadną inną kulturą nic mnie nie wiąże. Poza granicami Polski najdłużej przebywam 3 miesiące, nie dłużej, na jakichś długich wakacjach. I myślę, że to też daje mi jakąś taką predyspozycję do tego, żeby z ludźmi rozmawiać, bo myślę, że zarówno w szeregach Platformy, jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej są ludzie, którzy tej równości do końca nie czują, nie rozumieją i też jakby tak widzę swoją rolę, żeby w tej kampanii z nimi rozmawiać, im tłumaczyć i pokazywać im, na co powinni zwracać uwagę, jakiego języka powinni używać i dlaczego to jest istotne i dlaczego to jest ważne i że dlaczego nie wolno o tym zapominać, a często w przestrzeni publicznej o tym niestety zapominamy, więc mam nadzieję, że będziecie mi państwo kibicować i pomożecie mi nieść ten kaganek. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Krystian. I przechodzimy do drugiej części. Bardzo proszę, Stanisław Wziątek. Szanowni państwo, chcemy państwu zaproponować pewną filozofię działania, filozofię przekazywania ważnych spraw
ważnych problemów dla ludzi władzy. Mamy obawy, czy aktualnie rządzący wiedzą, jakimi problemami żyją Polacy. Chcielibyśmy pokazać, jakie to są problemy, jakie to są problemy konkretnych ludzi i konkretnych środowisk, i przedsiębiorców, i osób starszych, emerytów i rencistów, i osób młodych, którzy chcą szukać swojej aktywności w dorosłym, zawodowym życiu. Zaprezentujemy Państwu trzy króciuteńkie firmy. To są problemy zwykłych ludzi. Bardzo proszę, oni zadają fundamentalne pytanie również na samym końcu. Bardzo proszę. Paweł, przedsiębiorca, lat 39. Proszę bardzo. Paliwo coraz droższe, a ulg dla nowych przedsiębiorców jak nie było, tak nie ma. Komuś nie wyszło jedno okienko. Opłaty za energię, wodę, gaz coraz większe. W 2002 roku płaciłem 97 zł za prąd, obecnie płacę ponad 500. Chciałbym zatrudnić nowych pracowników, ale mnie na to nie stać. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? I drugi film, bardzo proszę, Jan, pan Jan, lat 73, emeryt. Panie premierze, już sam nie wiem, co powiedzieć. Grubo ponad połowa mojej emerytury idzie na bardzo drogie leki. A tu jeszcze do tego wszystkiego dochodzi gaz, prąd, woda. I przyznam się do czegoś, nie starcza na jedzenie. Jak żyć, panie premierze, jak żyć? I bardzo proszę, trzeci film, studentka Daria, 21 lat. Podwyższyli mi ostatnio czesne, a opłaty za akademik poszły w górę. Niebawem kończę studia i nie wiem, co będę robiła. Pracodawcy wymagają przecież wielu lat praktyk, a ja studiowałam dziennie. Kiedy miałam je zrobić? Na rynku pracy dla młodych ludzi coraz gorzej. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, krótkie historie zwykłych ludzi. Ludzi, którzy reprezentują określone grupy społeczne. I oni oczekują nadziei, oczekują szansy na to, aby godnie żyć. Chcielibyśmy panu premierowi, chcielibyśmy ludziom władzy przypominać o tych problemach. I będziemy w trakcie najbliższych tygodni pokazywać inne problemy po to, aby zainteresować tych, którzy rządzą, problemami zwykłego człowieka. My, szanowni państwo, mamy swoje propozycje, jak te problemy rozwiązywać. Mamy propozycje programowe, które zawarte są w 19 konkretnych propozycjach związanych z rozwiązywaniem problemów w określonych obszarach społeczno-gospodarczych. Taka konwencja programowa, konwencja obejmująca całość, odbędzie się w niedzielę. Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na to spotkanie. Pokażemy całościowy program, pokażemy nasze główne priorytety. Dziękuję bardzo. Wcześniej w sobotę zaprosimy Państwa na odsłonięcie hasła wyborczego. Bardzo proszę, są pytania. Widzę pani redaktor Adamek. Agata Adamek, TVN24. Pytanie do pana Legierskiego. O komentarz do słów pana kolegi Roberta Biedronia, który nie zdecydował się na start z SLD, z listy SLD, mówiąc, że czwarte miejsce go nie satysfakcjonuje. I komentując pana start, mówił również o tym, że zawsze znajdzie się, i tu cytat, ktoś, kto przyjmie i taki ochłap. Słyszymy dzisiaj, że ma pan być pełnomocnikiem do spraw równego traktowania. Pytanie, czy pan się czuje potraktowany dobrze przez SLD na czwartym miejscu? Wie pani, to czy dobrze, czy niedobrze, to już jakby jest inna sprawa, tak? Czy ochłap, czy nie ochłap, to też jest inna sprawa. Ja mówiłem, że nie, ale ja właśnie o to bym chciała zapytać. Właśnie zaraz pani odpowiem, że ja generalnie nawet gdybym dostał siódme czy ósme miejsce, to pewnie bym je przyjął, bo tak jak mówię, no, będę się starał wykorzystać każdą możliwość. Realia polityczne są takie, jakie są, tak? Uważam, że trzaśnięcie drzwiami i obrażenie się nie jest żadnym rozwiązaniem, bo co wtedy? No oczywiście mógłbym powiedzieć, nie startuję, obrażam się i jakby namawiam ludzi do tego, żeby siedzieli w domu i nie głosowali, no ale czy to jest rozwiązanie? Nie jest to rozwiązanie. No, pytanie do sojuszu, dlaczego mam czwarte miejsce, to do sojuszu, nie do mnie. Natomiast ja mogę obiecać, że zrobię i dam z siebie wszystko, żeby z tego czwartego miejsca wejść do tego Sejmu i żeby temu sojuszowi zabrać ten jeden mandat i zrobić go zielonym. I to jest mój cel.
No i to wszystko jest w rękach wyborców. Jeżeli wyborcy stwierdzą, że chcą na mnie zagłosować, a nie na, nie wiem, kogoś, kto jest nade mną czy pode mną, no to bez względu na to, które miejsce będę miał, wejdę. Wiem, że statystyki są takie, że te pierwsze miejsca są najsensowniejsze, ale znam też takie przypadki, gdzie ludzie wchodzili z miejsc naprawdę odległych. No i to jest wszystko w rękach wyborców, więc liczę na to, że uda mi się przebić z tym przekazem i że uda mi się powalczyć. No. Wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie, żeby cokolwiek zmieniać. Pozostanie w domu i namawianie ludzi do niegłosowania, co to zmienia? Nic to nie zmienia. No to muszę zadać pytanie przedstawicielom Sojuszu. Dlaczego czwarte miejsce? Niech się wytłumaczą. No właśnie, słuchamy. Szanowni Państwo, każdy ma prawo skorzystać ze swojej szansy. Na liście warszawskiej, na każdej liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej są znakomici ludzie. I trudno nam w tej chwili prowadzić taką dyskusję, kto wniesie większą wartość na tą listę. Czy Ryszard Kalisz, czy Krystian Ligerski, czy Marek Balicki? Zwróćcie Państwo uwagę, to są znakomite osobowości. Nasza siła, czy Alicja Tysiąc, nasza siła będzie się brała z siły jedności. My chcemy pokazać, że mamy na tej liście ludzi różnego zawodu, różnego światopoglądu, światopoglądu w sensie określonej filozofii życiowej działania. Chcemy pokazać, że jest tam pełna różnorodność, ale ta różnorodność stanowi największą siłę. Dla każdego jest miejsce. Nie ma tylko i wyłącznie jedynek, nie ma tylko i wyłącznie miejsc drugich, ale każde miejsce przy tej aktywności, którą kandydaci będą wyrażać, może być tym miejscem, które osiągnie sukces. Ale zgodzi się pan ze mną, być może, panie pośle, że jeżeli mówimy o czwartym miejscu, o piątym miejscu dla pani Alicji Tysiąc, to pojawia się pytanie, czy państwo, pani Alicja Tysiąc, pan Krystian są tylko ozdobami państwa list, żeby pokazać to, że jesteście właśnie różnorodni, że jesteście kolorowi, czy naprawdę życzycie im sukcesów w tych wyborach? Drodzy państwo, oczywiście, że w ostatnim czasie, jak w każdej innej partii, w każdym innym komitecie, trwały dyskusje na temat miejsca na liście, czy kto na tej liście powinien się znaleźć. I ja powiem bardzo wyraźnie. Uważaliśmy, ja uważałem bardzo wyraźnie, że pan Krystian Legierski powinien być jak najwyżej na naszej liście. Ta lista została już wcześniej ukształtowana. Ja jestem na pierwszym miejscu, Marek Balicki na drugim, Paulina Piechna-Więckiewicz, która jest szefową młodzieżówki socjaldemokratycznej. I czwarte miejsce dla Krystiana Legierskiego to jest właśnie miejsce, gdzie w pełni doceniamy jego zarówno dorobek społeczny, jak i doceniamy to wszystko, co on reprezentuje sobą. Walkę o równouprawnienie, walkę o szacunek dla wszystkich osób bez względu na tożsamość płciową, walkę o to, żeby każdy w Polsce był równy. Alicja Tysiąc, mówiłem, zaraz jest na piątym miejscu. Czyli kwestia walki o prawa kobiet. Jak zauważycie państwo, na te pięć miejsc jeszcze jest wiele innych osób na tej liście, naprawdę wspaniałych. Jeszcze jest Piotr Gadzinowski na ostatnim miejscu, jak wiecie, tradycyjnie, bo on tak chciał. Także jak widzicie, ta lista, ona jest ustawiona niezwykle racjonalnie. Niezwykle racjonalnie. Jakiej się przyjrzycie, co do każdej pozycji jest racjonalne uzasadnienie. A to, że ta lista, czego nie ukrywamy, no, debata nad nią i dyskusja trwała dosyć długo, ale już jest ostatecznie ukształtowana, to jest normalne. Nie chcę wskazać partii, która jeszcze żadnych list nie ogłosiła, a jest drugą co do wielkości w Polsce. No. Panie pośle, ja nie chcę pana nigdzie spychać, ale jest tak, że gdyby pan był na czwartym miejscu, to pewnie miałby pan gwarancję, że pan wejdzie, gdyby się pan zamienił z panem Krystianem. A jeżeli pan Krystian jest na czwartym, to nie ma takiej gwarancji. Panie redaktor, ja zawsze znałem pani doskonałą opinię o moich możliwościach wyborczych. Jeszcze raz dziękuję, ale chcę powiedzieć, że będę wspierał wszystkie osoby na naszej liście warszawskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale dlatego tutaj jestem na tej konferencji, że dla mnie niezwykle ważne jest to, że Alicja Tysiąc jest na piątym miejscu i będę ją bardzo wspierał w tej kampanii, jak i to, że Krystian Legierski jest na czwartym miejscu naszej listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. To jest niezwykle ważne, jestem tu z nimi, mają pełne wsparcie z mojej strony i apeluję do wyborców, żeby na nich głosowali. Jak i na wszystkich innych na naszej liście, no bo naprawdę mówimy dzisiaj o tych dwóch osobach, a to jest bardzo dobra lista, warszawska lista SLD. Dziękuję bardzo, proszę PAP.
Marta Rawicz-Pap, to ja mam pytanie o to, czy będą jakieś dalsze jeszcze zmiany, korekty u Was na listach, bo Pani Alicja wcześniej była na 22 miejscu, teraz jest na 5 miejscu. Być może, nie wiem, jeszcze więcej kobiet dostanie te lepsze, wyższe, biorące miejsca, bo na razie jest ich bardzo mało na tych pierwszych, drugich miejscach. Szanowni Państwo, na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest najwięcej kobiet. Mamy około 42%. To jest wskaźnik chyba dotychczas najwyższy spośród wszystkich formacji politycznych. Oczywiście jest tak, że są kobiety na miejscach i pierwszych, i najwięcej na drugich i trzecich, ale nie można powiedzieć, że kobiet na naszych listach nie ma albo jest mało. Ja uważam, mówiłam, że na czołowych, na pierwszych, drugich miejscach. No pięć kobiet na pierwszych miejscach, na 41 okręgów. Ja uważam, że z każdego miejsca można wygrywać wybory. Chcemy tak kształtować te listy, aby one miały jak największe szanse. Szanse lista jako całość, bo wybory to nie jest indywidualna gra. To nie jest indywidualna zabawa. Nie chodzi o to, żeby pokazywać tylko jakieś układanki, ale pokazywać w tym pewnego rodzaju skuteczność działania. I czy to jest skuteczne, okaże się 9 października. Będą te jeszcze dalsze zmiany? Ja sądzę, że jeśli już, to będą one miały raczej charakter kosmetyczny. Nie będzie to burzenie całości list. Jeszcze do rejestracji list chwila została. To jest, szanowni Państwo, krótko statystyka. Na tych miejscach od 1 do 3, czyli na tych miejscach, gdzie mamy szansę na więcej niż jeden mandat, jest ponad 35% kobiet w całej Polsce na listach SLD. W części okręgów, prawie w połowie okręgów, mamy parytet 50 na 50, o czym się nie mówi. Są takie listy, jak chociażby lista krakowska, gdzie jest więcej kobiet niż mężczyzn. Natomiast na jedno chcę zwrócić uwagę. No, nie ma żadnej innej partii, która oddałaby tyle czołowych miejsc młodym, nowym ludziom. A na listach PiSu, mogę się założyć, ale na listach Platformy Obywatelskiej jest sporo osób, które zasiadają w Sejmie od 20 lat. Natomiast na naszych listach, i to jest siła tych list, jest sporo młodych, nowych osób. Te listy to miks doświadczenia i młodości. Ta partia Sojusz Lewicy Demokratycznej dała wielu osobom szansę, nie tylko spoza SLD, ale i pokoleniu 30-latków w SLD. I dobrze, że one się znalazły, bo mają szansę trochę przewietrzyć parlament. Mam taką nadzieję. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo.